Witajcie, chcę Wam opowiedzieć troszkę o moich witaminach Sundose, ponieważ jak wiecie, one są personalizowane i każde są zupełnie inaczej tworzone, dlatego musimy na nie poczekać zazwyczaj kilka dni. Pytacie mnie, szczególnie kobiety, które mają małe dzieci, jak wyglądają moje witaminy, z uwagi na to, że my, kobiety karmiące, nie możemy przyjmować wszystkich składników. Dlatego tak trudno jest często dobrać dla nas najlepsze witaminy. Dlatego ja postawiłam na Sundose, ponieważ wiem, że w nich dostaję wszystko, czego potrzebuje mój organizm, który tak wiele od siebie daje temu mojemu małemu synkowi. Jeśli chodzi o ten mój skład faktycznie, to oparty jest na takich wymaganiach, które tworzy Polskie Towarzystwo Ginekologiczne i na przykład stawiają mocno na kwasy DHA, w których w mojej mieszance jest 200 mg, a omega-3 na przykład 2000 mg. To jest bardzo dużo. Jest oczywiście kwas foliowy, jest wapń w ilości 750 mg, dobrze pamiętam, chyba tak, i żelazo 13 mg. Oprócz tego, to jest też ważne dla Was, kobiety, nie ma ekstraktów roślinnych ani ziół, ponieważ nie wiadomo, co uczuli nas bądź nasze dzieci. Z mlekiem matki różne substancje mogą faktycznie przechodzić. Jedyną takim ekstraktem jest ostropest, który wpływa na regenerację bodajże naszej wątroby, chroni naszą wątrobę, a tak to nie ma żadnych roślinnych mieszanek. I oprócz takich składników, które właśnie są polecane, zalecane kobietom karmiącym, czyli właśnie to żelazo, kwasy DHA, omega, wapń, to jest takie coś, co potrzebujemy najbardziej, to oczywiście jest witamina C, to jest mnóstwo witamin, co ja mam tutaj Wam mówić, no jest totalnie wszystko, witamina C, witamina D, kwas foliowy, kwas pantotenowy, biotyna, witamina B12, tiamina, niacyna, riboflawina i tak dalej, mogłabym tutaj Wam wymieniać, ale co jest też... Co mi się bardzo też podoba w mojej mieszance, jest likopen i luteina. To są składniki, które działają na mój wzrok. Ja mam może niewielką wadę, bo mam bodajże minus 0,75 i ona nie jest może największa, ale i dla mnie jest dosyć uciążliwa. Mam też astygmatyzm, więc te oczy moje się szybko męczą. Dużo spędzam czasu w telefonie, oprócz tego telewizja może niekoniecznie, ale jednak gdzieś się patrzę w ten ekran i zauważyłam, że moje oczy są po prostu mniej w tej chwili wrażliwe właśnie na to takie nadmierne światło. Ja sobie chwalę ten skład. Oprócz tego koenzym Q10 na skórę, na to, żebyśmy zapobiegały starzeniu. Oprócz tego cynk, który świetnie działa na skórę właśnie paznokci, magnez, selen, chrom. No naprawdę moim zdaniem tutaj są składniki, których ja zawsze poszukiwałam. Chyba nieraz Wam już pokazywałam w zdjęciach, w relacji mój pełen skład, ale chciałam dzisiaj zwrócić uwagę właśnie na te składniki, które są tak bardzo potrzebne kobietom w ciąży i mamom karmiącym. Dlatego nie bójcie się, kobiety, Wy również możecie i raczej powinnyście sobie takich Sundose dla siebie zamówić, ponieważ naprawdę dostarczycie wszystkich składników, które są Wam potrzebne i które będziecie mieć w najlepszej formie do przyswojenia, czyli czy w proszku do picia, czy w tabletkach tych właśnie kwasy, kapsułki. Jeżeli macie jakieś pytania też do mnie, to zawsze możecie napisać na moim Instagramie i ja zawsze staram się Wam na wszystko odpowiedzieć. Także zachęcam, polecam wszystkim, ale dzisiaj to jest taki post dla mam i matek, dla przyszłych mam i mam karmiących. Także polecam. Trzymajcie się.